W Rudnikach w ostatni weekend sierpnia odbyła się pierwsza gra terenowa. Tematem przewodnim była rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzieci nie tylko muszą się wykazać sprawnością, umiejętnościami takimi militarnymi, ale również wiedzą historyczną. Będą tam zadania, które będą wymagały od nich takich informacji, takiej wiedzy związanej właśnie z aspektem II wojny światowej, czy też z Armią Polską. Mamy 6 punktów docelowych w obrębie 10 km, jeśli ktoś się nie zgubi. Chcemy tutaj pokazać właśnie swoje walory turystyczne, które są przede wszystkim piękne. Chcemy przekazać wiedzę poprzez zabawę, także aspekt historyczny z postawą patriotyczną. No i przede wszystkim przy tym dobra zabawa, aktywność fizyczna. Dzieci, które podjęły się wyzwania pomimo deszczowej pogody, miały do pokonania łącznie około 10 km na 2 kółkach. Jechałem więcej, ale dość dużo. No pewno się trochę zmęczę. Trzeba wziąć na przykład wodę, jeśli ktoś się zmęczy, i się dobrze ubrać. No na pewno będzie ciężko. No i ciekawie. Na co dzień zazwyczaj jeżdżę naprawdę dużo rowerem, bo rower to jest jedna z moich ulubionych sportów. Na pewno będę miała przygodę też i będę miała co wspominać za parę lat też. No i też mogę spędzić czas z przyjaciółmi i jeszcze to pospędzać jakoś rozrywkowo. Na każdej stacji na zawodników czekały zadania. Od sprawdzenia znajomości ważnych dla Polski symboli, przez pierwszą pomoc, aż po strzelanie z repliki karabinka szturmowego ASG. Wszystko po to, by przybliżyć młodszemu pokoleniu losy Polski. To historia naszego kraju, nasza historia kształtuje nas samych jako ludzi, jako obywateli, jako Polaków. Historia niestety w dużej mierze nasza nawiązuje do ludzi, którzy oddali zdrowie i życie po to, żebyśmy mogli się cieszyć dzisiaj spokojnym życiem, pięknym, otaczającej nas przyrody, zapierający dech w piersiach widoki oraz trasy rowerowe. Dzięki nim teraz możemy robić to, co chcemy w takiej formie, w jakiej sobie życzymy i chcemy. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Gminy w Rudnikach oraz Praszkowskie Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele. Akcja ma szansę wejść na stałe do kalendarza gminnych wydarzeń.